Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na Rybki nie inaczej, więc zapraszam wszystkich miłośników wędkarskiej przygód na najnowszy film w moim wykonaniu. Na tą chwilę jest godzina 5.40, 2 maja 2023 i w ten maju wydzionek nakręcę dla Was jakiś materiał oto z tej wody, czyli woda stowarzyszenia, nie inaczej. I zaczynamy zmagania za karpiem, amurem, jakąś większą rybą niż ostatnio na PZW, gdzie co za wody nie tylko ja, jak i inni koledzy łowili tylko drób i drób niskokrętnego, więc chcę poczuć rybkę, więc dlatego woda stowarzyszenia klubowa, do którego należy. A co uda się złowić, zobaczycie sami, więc po krótkim wstępie zapraszam na najnowszy film. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jarać w przymłych chwilach. I jedziemy z tym koksem, bo już późno! Oczywiście zanęta z ostatnich zawodów, którą zamroziłem, nic się nie marnuje. Wezmę przez sito, oddzielę grube pelety, frakcje, a grube kawałki posłużą mi do zanęcenia. Tak mówię, nic się nie marnuje z ostatnich zawodów, zanęta czoskowa z peletem czoskowym z Bajtecha do wyboru do koloru. To pójdzie, tu przypomnę, to pójdzie do nęcenia. Ok. A ta mieszanka posłuży mi do łowienia na metodę. Oczywiście ją dowilżymy tak, aby to hulało i grało i było w pytkę. Nic się nie marnuje, drodzy Państwo, dosłownie nic się nie marnuje. Ok, jak dochodzi, a ja zarzucę zaraz wędeczki. Przygotowałem dwie sztuki, jedna oraz druga. Pomalutku, powolutku. I widzimy się może już z rybką. Mieszanka zrobiona. Wędki zarzucone. I czekam na pierwszą rybę w dniu dzisiejszym. Więc trochę pod jedną. Oczywiście troszkę pod drugą, blisko brzegu, dosłownie blisko brzegu. Pierwszy nieduży amurek, no ale cieszy, więc rybce zwracamy oczywiście wolność, nie inaczej. Płyń po kość dorosłego byku, rośnij, baja i jest w pytkę. I mamy lesia, takiego fajnego nawet osobnika. Więc baja, płyń byku. Mamy pierwszego Pinokia, czyli jesiotrek. Wraca nie inaczej. Płyń, baja i jesiotr zaliczony. Taki ładny leszczyk z wysypką tarłową. No ale ładny, ładny. Buzię ma trochę zmęczoną, ale fajny. Więc do siaty i do wody. Drugi leszek. Mamy pięknego, złocistego karasia. Nasz rodowity, złocisty karaś.
Piękny, piękna ryba. Piękny grubasek. Spójrzcie sami. Piękny, rodowity karaś złocisty. Roślij, byku. Mamy drugiego Pinokia. Ładny jesiotrek. Dokładnie. Ładny jesiotr. I wraca do wody. W końcu pierwszy karpik, nieduży, ale cieszy. Czekam na te większe. Więc baja. Pójdź po kość dorosłego byku. Mamy niedużego jazika na chrupkę z pinką. Nieduży jazik na chrupkę z pinką. W końcu jest taki ciutkę większy niż pierwszy, no ale już coraz większe wchodzą karpiki. Kolejny maluszek, więc wypuszczamy baja. Kolejny maluszek. Małe dzisiaj te karpiki biorą. Więc baja. Nic konkretnego. A tutaj dublecik. Zobaczcie. Jak wygięta szczytówka. I mam dublet. Siedzi ryba. A na dubleciku był taki ładny pełnouski. Ten już taki fajny, przyzwoity karpik. Dublet, dublet drugi. Dzisiaj. Rybka wraca, baja. I taki ładny 56 cm pełnouski na dwie przynęty Smacz Pro sfermentowane kukurycki, tak na zdjęciu, dokładnie. Dokładnie, piękny karpik. Więc pół kilo dajemy na podbierak. Pół kilo podbierak i jest 3,66, 3 kilo. 3 kilo, drodzy Państwo, karpik. 3 kilowy. Trójeczka. Dobrze, więc nie męczymy rybki i wypuszczamy. Taka trójeczka, pełnouski, baja. I taki teraz po pełnouskim, 52 cm, taki z 2,5 kg, 2 kilo, no ale kolejny ładny karpik. Więc nie inaczej, wracamy w wolność. Płynie. Baja. Baja. Taki nieduży, no ale kolejna rybka cieszy. Więc to samo, zwracamy w wolność i płyń po jakiegoś byczka takiego godnego. Pyzunia. A więc, drodzy Państwo, taki koi piękny, trochę po przejściach, ogon draśnięty, ale bardzo ładna rybka. Piękny kolejny karpik. Więc tradycyjnie rybka wraca na
raczej płyń, maja. Teraz taki szczurek po tym koi, no ale cieszy. Więc to samo, rybka wraca i weszły w pelet, który wnęciłem. A więc, drodzy Państwo, taka ładna płoć, tylko trochę zmęczona odkażaczem weźmiemy. Poranie pojedziemy jej. O, okej, i wypuścimy rybkę. Nie inaczej, więc szkoda rybki. Dobrze, więc baja. Ładna taka 29 cm płoteczka wraca, ale zmęczona. Taki 46 karpik. Może coś jeszcze wpadnie, a na tą chwilę wypuszczamy rybkę. Baja. Płynie. I drodzy Państwo, na zakończenie taki piękny pełnołuski. Skusił się oczywiście na przynętę z Match Pro, nie inaczej, podpasowałem przynęta i tą rybą kończymy dzisiejszą imprezę. Więc, drodzy Państwo, leciało tak, pokazałem na filmie, dziękuję za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. Jadę na Kielce, cześć! Oczywiście karpik wraca, no taki 3,5 kilo, piękny, piękny karpik. Na zakończenie. Więc baja. I kończymy. Cześć.